Impreza na terenie kopalni węgla brunatnego rozgrywana będzie po raz trzeci i już zyskała miano największego wyścigu enduro na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oficjalnie otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 11. W samo południe rozpocznie się bieg kwalifikacyjny. Trasa o charakterze motocross i endurocross nie będzie łatwa i wyłoni najszybszych 500 zawodników, którzy zmierzą się w finale. Gdy na trasie będzie trwała walka o awans do niedzielnego startu, kibice będą mogli oglądać podniebny pokaz akrobacji lotniczych w wykonaniu Łukasza Czepiela, jedynego Polaka występującego w Mistrzostwach Świata Red Bull iRace. W niedzielę, zanim rozpoczną się zmagania sportowe, na kibiców czekać będą dodatkowe atrakcje, dlatego w specjalnie wyznaczonej strefie dla widzów warto zjawić się już o godzinie 12. Będą pokazy freestyle motocross i pokazy akrobacji lotniczych. Finałowy wspólny start zawodników zaplanowano na godzinę 13.11. Zawodnicy do pokonania będą mieć trzy pętle o długości 20 km z sekcjami motocross, endurocross, extreme enduro. Przewidziany limit czasu to 4 godziny, choć najszybsi na mecie powinni pojawić się już po 2,5 godzinie. Zawody będzie można oglądać ze specjalnie wyznaczonej strefy. Dla kibiców przygotowanych zostanie parking oraz wejście na teren zawodów od ulicy Bocznej w Kleszczowie. W tym roku teren dla kibiców będzie większy, a trasa zawodów będzie przebiegać tak, by widzom nie zabrakło wrażeń. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.